Dzień dobry, witamy, to cześć, my, cześć. Mustasz.pl, ci z logiem monochromatycznym od 2008. Udało się i opowiem wam trochę o naszej drodze, od tego jak zaczynaliśmy jako taką zabawę, zamiast grania w piłkę, robienia jakichś dziwnych rzeczy. Jesteśmy tutaj, dziękujemy, nie czujemy się też trochę na siłach, bo dopiero zaczynamy i tak naprawdę słuchamy zazwyczaj auli, żeby się nauczyć, ale postaram się wam przekazać naszą wiedzę, tą, którą mam do tej pory. Dokładnie. Opowiem wam o naszej drodze z offline'u do online'u, która wyszła trochę przypadkiem i musieliśmy się bardzo dużo nauczyć, bo nie było tak kolorowo. I zaczynaliśmy tak naprawdę w liceum z Konradem. Spotkaliśmy się na jakimś tam obozie wakacyjnym, jeszcze w gimnazjum. Przyczyna do naszej współpracy to był brak kieszonkowego po prostu. Zaczynaliśmy robić pierwsze biznesy. Jakby nie było tu żadnego jakby biznesplanu, nie było żadnego jakby sensu zrobienia biznesu, bardziej była jakby zabawa i chęć robienia czegoś ciekawego. Tak, w ogóle przez kilka pierwszych slajdów musicie pamiętać, że nie mamy pojęcia, co robimy tak naprawdę. To wszystko rzucaliśmy się na głęboką wodę i tak naprawdę to był taki trochę biznes w stylu YOLO. Więc tak, no, zaczęliśmy od jakichś pomysłów na licealny biznes. Konrad umiał HTML-a w notatniku, Flasha. Obaj robiliśmy jakieś strony, później robiliśmy jakieś imprezy dla licealistów. Wtedy było modne, popularne, bo ciężko tak, smrok. Tak, kiedyś tak. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że okej, chyba chcemy działać na polu kreatywnym w przyszłości po skończeniu studiów, ale zróbmy teraz coś, do końca też nie wiedzieliśmy w tym momencie co, dla takich osób jak my, żeby mogli się jakoś rozwijać, platforma niekoniecznie internetowa, tylko taka ogólnopojęta. Jednym w ogóle z pomysłów na realizację tej platformy były targi modowe. Wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie główna rzecz, którą będziemy robić, tylko miała być jakieś jedna z wielu gałęzi naszego działania. No i tak w 2008 roku zaczęliśmy z Mustaszem. Dzięki temu, że ja pracowałem jako kelner w obiekcie znalezionym w podziemiach Zachęty, dostaliśmy lokal na dzień, zaprosiliśmy 15 wystawców. I teraz pytanie, 15 wystawców dlatego, że nikt nam nie zaufał? Wręcz przeciwnie, tak naprawdę uważam, że nie było więcej. Było więcej, też jakby bardzo jakby cieszymy się ze współpracy, że ci projektanci i też wtedy jeszcze bardziej multibrandowe sklepy, które się pojawiały jakby na rynku warszawskim może bardziej, bo jednak jakby to było tutaj też bardzo mi się to podoba, że dwóm no, licealistom, druga, trzecia klasa liceum właściwie powiedzieli, że okej, nie wiem, wchodzimy w was, tak, że tak. Robimy ten event z wami. No, że wtedy główny projektant potężnej teraz marki Turbocolor po prostu powiedział, wpadnij do mnie wieczorem, narysujemy plakat, Turbocolor w to wchodzi. Byliśmy totalnie zaskoczeni, pewno, że warszawska Nika się wystawiła, UEG, także naprawdę super duże marki, o których nam się nie śniło, że w ogóle się pojawią. No i wtedy ruszyliśmy, tak? Jak było napisane, że początkowo było kilkanaście marek, ale niemniej jednak przyszło kilkaset osób. Pamiętam, że wtedy też się zaklinowało wejście do obiektu, które takie wąskie nie było, no ale jednak było zbyt wąskie. No i tak się ruszyło właściwie, tak? Ruszyło wszystko. Stwierdziliśmy, że dobra, no to jak to się udało, to zrobimy kolejną edycję. No i kolejną. I cały czas w tym punkcie w ogóle nie myśleliśmy, że to jest biznes. Tak, to bardziej było tak, że my mieliśmy cały czas relacje, jakby spotykaliśmy się, niemniej to bardziej było tak, że nie wiem, na miesiąc przed tam grudniem bądź majem, a ja w sumie, dobra, no robimy, tak? No i właśnie zaczęliśmy robić, no i kolejne jakby projektanci rośli, no i też jakby fajne jest też, okej, że ich liczba rosła u nas, ale tak naprawdę dlatego ich liczba rosła u nas, no bo oni w ogóle rośli w kraju, na rynku, tak, że już zaczęli się pojawiać też projektanci z innych miast. Dokładnie, jakby eventy tego typu, jak my zaczęliśmy robić, też zaczęły się pojawiać, jak i w Warszawie, jak i też no, w Gdańsku. Oni jakby, projektanci mieli po co robić, a my mieliśmy dla kogo robić nasze wydarzenia. To była taka fajna symbioza, która chyba trwa do teraz. Przez te lata naprawdę zaobserwowaliśmy wielki, ogromny boom. Po tamtej drugiej stronie, który napędził też nas siłą rzeczy. I siłą rzeczy zabawa stała się sposobem na życie, właściwie biznesem dzisiejszym. Tak, tak? Gdzieś, pamiętam, że przy trzeciej edycji, czwartej, poznaliśmy chłopaków u nas. Bardzo miło. Już skończyło się. Tak mniej więcej jakby rosło to, tak, że to jakby można zobaczyć jakby ilość jakby tam od 5-6 lat rosły edycje. Też oczywiście zmieniały się miejsca. Zaczynaliśmy od podziemi Galerii Zachęta, potem było 1500. Też właśnie było fajnie, że my cały czas mieliśmy fajne relacje z różnymi nowo powstającymi klubami,
które jakby bardzo chciały nas, one zapraszały nas już później, tak, tak, już tak, zapraszały do robienia tego. Po 1500, które się okazało już w kolejnych latach za małe, było Soho Factory, gdzie początkowo była jedna hala, później była druga hala, tak się rozwinęło. Też, no i teraz... też nie ma w sobie przestrzeni do organizowania targów, przeciekające dachy, w zimie nagrzewanie jakimiś tak. wielkimi elektrowniami. Mówiliśmy, że jesteśmy ekologiczną imprezą, a zużyliśmy 2000 ton ropy, jakiś absurd. Litrów, no wszystko jest absurd. Więc tak, no, nasza ostatnia edycja miała 430 wystawców, kilku nawet z zagranicy, także już tam dotarła wieść o nas. Zapraszamy, zapraszamy. No, odbyła się Pałac Kultury, my teraz jakby już się przenieśliśmy do samego centrum. Na 8000 metrów kwadratowych i ugościliśmy 30 tysięcy osób w czasie 8 godzin wystawiania się przez godzin targowych. Tak, więc też można zobaczyć, jak mocno rosła, był wzrost ilości ludzi przychodząc na targ. Też widać, że na pierwszych targach było trochę więcej osób niż nasi znajomi. To... Aż tylu nie mamy. No i co? No i w pewnym momencie stwierdziliśmy za późno. To też jest pewnie nasza wina. My się długo nosiliśmy z pomysłem przejścia do internetu. Trochę właśnie przez to, że traktowaliśmy to jako cały czas hobby. Zabawa też, jakby nie wiedzieliśmy za bardzo, jakby, o co nam chodzi. Jakby, znaczy, tak. Jakoś tak, że jest też jakby, jakoś, myślę, że też wiek gdzieś jakby tutaj był istotny w tym, że jakby jeszcze chcieliśmy być bardziej niezależni, a nie już się jakby wiązać w pracę. No to cały czas odkładaliśmy jakby myśl, jak to formalizować. No ale... Przed lata mijały, czas mijał, konkurencja nie spała, no więc jakby też stwierdziliśmy, że może jednak jakby już czas iść do przodu, no i stworzyć z tego biznes. Tak, jeszcze koniec studiów na horyzoncie. No sobie, trzeba jednak będzie coś robić dorosłość. Później. Tak, no tak. I przeszliśmy, to było takie naturalne przejście, dostawaliśmy dużo sygnałów, że czemu Jarce nie odbywa się częściej, czemu nie odbywa się we wszystkich miastach w Polsce. No to bardzo proszę, Jarceli odbywa się teraz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, praktycznie na całym świecie. Jest dostęp do praktycznie tych samych projektantów, którzy wystawiają się u nas na targach na co dzień. I myślę, że udało nam się zrobić to połączenie między tymi świadomymi konsumentami a niezależnymi projektantami. Stworzyliśmy kompleksowe narzędzie do obsługi sprzedaży online, automatyczne zamówienie kuriera, z tymi wszystkimi standardami, o których koledzy mówili przed chwilą, jakby, no to, nie ukrywamy, że jest to jakby coś podobna rzecz, niemniej jakby no cały czas jakby pamiętamy o jakby naszym jakby raczej zapleczu jakby targowym, jak i cały czas jakby naprawdę jednym z głównych naszych narzędzi są targi, jak i promocyjnych, jak i biznesowych. Teraz do tego dojdziemy. Jesteśmy w momencie, kiedy decydujemy się na zrobienie platformy, a finansujemy ją, budowę platformy finansujemy całkowicie sami z pieniędzy z Yardsale'a. Aczkolwiek, gdy już mamy ją zbudowaną, podejmujemy natychmiastową decyzję o pozyskaniu finansowania. Nie wyszło nam z dotacją na innowacje od Unii, z różnych bardzo wielu przyczyn. I pozyskaliśmy finansowanie, ale okazało się, że życie to nie Palo Alto. Że jednak to nie jest tak, że wystarczy dostać dużo pieniędzy i już jakby wszystko jest otwarte. Tak, i tu tak naprawdę zaczęła się nasza prawdziwa zabawa z tym biznesem internetowym. Okazało się, że offline tak naprawdę nie przekłada się bezpośrednio na online. Mimo, że jest to ten sam klient, on bardzo często nie dochodzi pod adres mustasz.pl. Łatwiej jest przyjść do Pałacu Kultury niż usiąść przed komputerem. Tak samo jak i towar, którym handlujemy, jakby jest towarem trudnym, bo jednak jakby są marki, których się nie zna. No i przez to, że tych marek się nie zna, to często chciałby się dotknąć, chciałby się zobaczyć. Ludzie nie do końca, okej, no niby coraz więcej jest zwroty i te wszystkie polityki jakby ruszają, niemniej dużo ludzi nie ma do końca zaufania do tego, że faktycznie on dostanie te pieniądze. No tak więc jakby no, łatwiej, niesamowite obroty, które mieliśmy na targach yard offline'owych, no nie od razu się... przeniosły na internet. Tak, na pewno bardzo nam pomogła siła marki przez te 6 lat, dobrze liczę? 6 lat, 5 lat do czasu uruchomienia platformy. Funkcjonowaliśmy jednak jako mustasz z tym monochromatycznym logo rozpoznawalnym. I to nam pomagało, tak, że gdy ruszyliśmy już platformę, nie musieliśmy zacząć od absolutnego zera. Mówimy, że to się nie przełożyło, niemniej jednak mieliśmy tam jakieś gładkie wejście, mieliśmy zbudowane relacje z projektantami, wiedzieliśmy, kogo zaprosić, ludzie wiedzieli, gdzie mają przyjść, do kogo się zgłosić i co, no i mieliśmy do tyle dużo szczęścia, że pierwsze zamówienie pokazało się w czasie pierwszej godziny funkcjonowania naszych targów i to też nie byli nasi znajomi, ani nasze mamy. Nasze mamy, tak, więc tak, no i tak ruszyliśmy z platformą 1 października 2013 roku. Tak, czyli tak jest, no i tu się zaczęła zabawa z takim poważnym marketingiem, o którym też mówili chłopaki z showroomu, że to nie tylko jest taki czysty PR, pisanie do gazet, do magazynów czy Facebook,
którym naszym zdaniem chyba działa powoli coraz mniej. To już jest bardzo zależne od finansów, od nowych zmian na Facebooku. No i tak samo jak właśnie to, co też powiedzieli koledzy, że jakby wydawało nam się, że bardzo łatwo będzie się z blogerkami modowymi współpracowało, no a to się nagle jednak okazało, że jak zapłacisz, to jest bardzo łatwo, a jak nie zapłacisz, to jednak nie jest tak łatwo. Czyli to jest cały ciągły taki balans między wydawaniem dużej ilości pieniędzy, a skutecznością i też konwersją na zakupy, tak? Bo tak naprawdę to, co nam się bardzo często podoba, co jest takie minimalistyczne, estetyczne, nie do końca sprzedaje. Chyba czasami trzeba jednak zastosować w takich reklamach googlowych, displayach, AdWordsach. Kup tanio tutaj. Dużo tanio Tesco. I to jest taka ciągła walka, którą teraz rozpoczynamy, właśnie szukanie tego balansu pomiędzy tym, co sprzedaje, a co jest fajne. Bo to nie zawsze jest to samo. No mimo wszystko, że ciągle się uczymy, tak naprawdę ostatnie pół roku spędziliśmy na budowaniu platformy i gdzieś te takie poboczne kwestie dopieszczania marketingu i tym podobne rzeczy musieliśmy odstawić na bok. Teraz zasiadam do tego na nowo i uczymy się. Uczymy się, tak. No ale raczej już coraz lepiej to wszystko wychodzi. No ale też jakby, no co istotne jest to jakby, no nie zapominamy o offline, także to nie jest tak, że przenosimy się do internetu i internet to już jest koniec, bo jednak wydaje nam się, że mimo, że internet się bezpośrednio, czy offline się bezpośrednio przekłada na online, to jednak offline daje bardzo dużo zaplecze. To też powiedziałem wcześniej, że jednak dużo ludzi, że to są towary, których się nie zna często, to jednak dużo ludzi chciałoby się zobaczyć. I oczywiście jakby można zrobić opcję pod tytułem showroomów i małych sklepów, to też są jakby bardzo fajne opcje, no ale z drugiej strony też dużo ludzi jakby potrzebuje przez styl zakupów w Polsce, który jest jaki jest, czyli kupujemy w centrach handlowych, tak? Ludzie jakby lubią przyjść na targi, których mają bardzo dużo jednak brandów i tutaj podotykać, pooglądać, nawet nie kupić i w tym momencie jakby my robimy od razu odniesienie. Okej, przyjdź do nas, zobacz, kupisz na mustasz.pl, jeżeli teraz nie masz pieniędzy, nie wiem, nie masz ochoty, chcesz przemyśleć to. Czyli podsumowując, naszą strategią jest rozwijanie dwóch gałęzi tego biznesu. Traktowanie targów offline'owych jako takiej działalności marketingowej napędzającej platformę, no i platforma, która będzie 24/7 funkcjonować. Mówiąc, nie zapominamy o offline, myślimy też o tym, że fajnie jest właśnie robić różne inicjatywy dużo szerzej zakrojone. Teraz w lipcu mamy nadzieję, nawet już w maju ukaże się nasza kolaboracja z polską firmą streetwearowo-hip-hopową, która też się zmienia. Ja się bardzo cieszę, że raperzy, których słuchałem w podstawówce, projektują teraz z nami te ciuchy. No i właśnie fajne jest wyjście z tego internetu i nie bycie taką bezduszną firmą, ale jednak robienie ciągle jakichś nowych inicjatyw, bo to właśnie fajnie wpływa na ten wizerunek, na siłę marki, a tak naprawdę my z tego się wywodzimy. Nie mamy żadnego zaplecza biznesowo-marketingowego, tylko zbudowaliśmy na takiej wiarygodności marki. No i tak samo też jakby, że wierzymy w Polskę, to jakby to i też wspieramy marki polskie, choć nie tylko sprzedają się nas na platformy marki polskie, no ale większość to są jakby marki polskie. Jakby też na targach i na różnych jakby targach i różnych naszych inicjatywach staramy się wdrażać technologię, już patrzymy, jakie są ciekawe startupy polskie. No i taki w tym, podczas nas to najbliższej edycji będzie w sumie największe w Polsce wdrożenie technologii Steamout, która da bardzo ciekawe dla projektantów, bardzo ciekawe stosowania analityczne, dla kupujących dostęp do bardzo dużej ilości promocji. I to tak naprawdę też jest takie przełożenie, taka relacja offline-online, bo to są, jesteśmy nagle na targach, ale dostajemy pushę na telefon z tymczasową promocją, z kodem rabatowym na później na zakupy w internecie. Rozszerzamy rzeczywistość. Dokładnie. Plan na przyszłość pewnie nie będziemy zdradzać tak do końca. No na pewno ciągle chcemy się doskonalić w takiej codziennej rzeczy, zwroty, client service, czyli coś, co jest najważniejsze w e-commerce. Na pewno chcemy poprawić nasze zdolności marketingowe i PR-owskie. I przede wszystkim naszym priorytetem jest ekspansja. Ekspansja offline'owa na Polskę z targami, jak i ekspansja z e-commerce'em za granicę. Nowe technologie, tak jak Konrad powiedział, staramy się cały czas wdrażać jakieś nowe rzeczy. Biznes w stylu YOLO, czyli wdrożmy, zobaczmy, co się stanie, albo i nie wdrożymy. Na szczęście jakby, powiedzmy, dużo jest startupowców, którzy też jakby chętnie w stylu YOLO współpracują z nami, wdrażamy różne rzeczy tak samo. No cały świat startupowy funkcjonuje na tej samej scenie, nie oszukujmy się. I też jakby to, co jakby teraz staramy się właśnie, pierwsze jakby wdrożenie było tego, wdrożenie może za złe słowo, jakby pierwsze to ukazało miejsce na ostatnich targach w grudniu, to jest jakby nasz Mustasz Think Tank, Uniwersytet Mustasz. Jakby to, co staramy się jakby teraz robić jakby bardzo mocno i będziemy to rozszerzali ten projekt, jeszcze nie
będziemy do końca mówili jak, no, ale będziemy go rozszerzali, no, to jest jakby edukowanie, tak? Tak, jakby poruszywanie te problemów modowych, jak i moda, biznes, różne jakby tematów, które będą interesowały jak i projektantów, jak i nowoposłańców projektantów, jak i też, nie wiem, studentów z tej sztuki. Punkt wyjścia, my zaczynaliśmy, chcieliśmy promować, wspomagać takich jak my. Jesteśmy teraz w jakimś tam dalszym punkcie naszego rozwoju, ale wciąż jakby wracamy do tego punktu wyjścia, tego think tanka, tej wielkiej idei wspierania, edukowania. Tak właśnie wygląda nasza przyszłość. Mustasz.pl, zawsze w internecie, a na targi zapraszamy 17-18 maja w Pałacu Kultury. Dziękujemy.